Czy istnieją jakiekolwiek związki między matematyką a muzyką? Wydawałoby się, że nie, bo przecież to dwie zupełnie różne od siebie dziedziny. Matematyka jest nauką, a więc odwołuje się do ludzkiego umysłu, do naszej wiedzy. Natomiast muzyka jest sztuką. A zadaniem sztuki jest odwoływanie się do ludzkich emocji przede wszystkim. Mimo to, pomiędzy matematyką a muzyką istnieje wiele bardzo różnych, bardzo ciekawych relacji. Starożytni Pitagorejczycy badali stosunki liczbowe na monochordzie. Czyli takim instrumencie, który ma tylko jedną strunę. Skracali tę strunę, tak jak to się robi na przykład na gitarze, naciskając ją w określonym punkcie długości. Bardzo dokładnie badali relacje pomiędzy dwoma różnymi dźwiękami. I do jakiego wniosku doszli? Do takiego mianowicie, że najzgodniej, najbardziej miło dla ludzkich uszu, brzmią ze sobą. Takie dźwięki, których stosunek wyraża się stosunkowo prostymi liczbami. Na przykład 2 do 1, albo 3 do 2, albo 4 do 3. Innymi słowy, Pitagoryjczycy za pomocą matematyki stworzyli tu pewien model piękna muzycznego, który zresztą jest aktualny do dziś. Gdy mówić o związkach pomiędzy muzyką a matematyką, trzeba koniecznie wspomnieć o rytmie muzycznym. Jak zapewne pamiętacie, muzykę zapisuje się na pięciolinii za pomocą nut. Te nuty z jednej strony mają określoną wysokość, a z drugiej strony mają określony czas trwania. Ten czas trwania wyznacza kształt graficzny nutki, bo ona zwykle składa się z główki z laseczki oraz z jednej lub więcej chorągiewek. Jeśli przyjmiemy, że względnie najdłuższą nutą jest cała nuta i nadamy jej wartość 1, to wtedy mniejsze od niej wartości rytmiczne, czyli nuty, które trwają krócej, będą ułamkami. Rytm to niewątpliwie bardzo matematyczny aspekt muzyki. Ciekawym wątkiem jest także symetria. Bo w zapisie muzycznym, tym na linii, często można znaleźć przykłady symetrii, pewnych powtarzalnych wzorców, które się pojawiają w różnych miejscach na tej płaszczyźnie, można je tłumaczyć używając geometrii. Niektóre przekształcenia są na przykład przesunięciami pewnego wzorca na tej płaszczyźnie w górę albo w bok. Jeżeli to są przesunięcia w górę czy w dół, to pod względem muzycznym nazywa się je transpozycjami. Ale są też bardziej skomplikowane przekształcenia pewnych wzorców, które tworzą nuty na pięciolinii. Te wzorce mogą być na przykład odbite względem osi pionowej albo względem osi poziomej. Wtedy powstają nam różne formy zwierciadlane zapisanych nut. Mimo iż muzyka jest, jak słyszeliście, w pewnym sensie przesiąknięta matematyką, to wcale nie znaczy, że matematyka muzykę warunkuje. Matematyka jest dla muzyki wyłącznie narzędziem. Dzięki temu narzędziu możemy na przykład lepiej muzykę zrozumieć, albo też możemy ją tworzyć. Opowiem Wam teraz więcej o dwóch technikach kompozytorskich. W których wykorzystywana jest matematyka. Pierwsza z tych technik nazywa się dodekafonia. Trudna nazwa, inaczej po polsku można powiedzieć po prostu technika dodekafoniczna albo technika dwunastotonowa, bo owo dodeka znaczy z greckiego dwanaście. Zanim wytłumaczę dokładniej o co chodzi, musimy wyobrazić sobie klawiaturę fortepianu. Pewnie pamiętacie, że na tej klawiaturze Powtarzany jest pewien wzorzec zbudowany z siedmiu białych klawiszy i wetkniętych pomiędzy te białe pięciu czarnych klawiszy. 7 i 5 to 12. Stąd wniosek, że każdy kompozytor ma do dyspozycji 12 różnych dźwięków. Stąd też nazwa do dekafonia. Tyle tylko, że w całej dotychczasowej muzyce te 12 różnych dźwięków. Było wykorzystywanych w sposób hierarchiczny. Co to znaczy? To znaczy, że jedne były ważniejsze, drugie były mniej ważne. Były takie zupełnie najważniejsze, a były takie, które pełniły tylko funkcję ozdabiającą czy też przejściową. Natomiast w dodekafonii sytuacja zmieniła się diametralnie. To była technika, za pomocą której jej twórca, działający w Wiedniu, austriacki kompozytor Arnold Schönberg, chciał zrewolucjonizować muzykę. I udało mu się, ponieważ on zniósł te wszystkie hierarchie pomiędzy dwunastoma różnymi dźwiękami. Wymyślił sposób komponowania, który polega na tym, że wszystkie dwanaście dźwięków traktowanych jest równoważnie. Aby to zrobić, wypracował specjalne procedury. Otóż te 12 różnych dźwięków trzeba było ułożyć w ciąg albo w szereg, który nazywa się serią. Ciekawe pytanie: ile takich różnych serii można ułożyć, mając do dyspozycji 12 różnych dźwięków? Jako pierwszy dźwięk serii możemy wybrać dźwięk dowolny spośród tych dostępnych 12. Jako drugi dźwięk serii. Możemy wybrać dowolny dźwięk spośród pozostałych 11. Jako trzeci dźwięk serii, możemy wybrać dowolny dźwięk z pozostałych 10. I to nam daje wynik cząstkowy 12 razy 11 razy 10. Jeżeli będziemy kontynuować ten sposób rozumowania, to dojdziemy do liczby. 12 razy 11, razy 10, razy 9, razy 8, razy 7, razy 6, razy 5, razy 4, razy 3, razy 2 i razy 1. Ta liczba to 12 silnia, czyli 479 milionów i 1600. Całkiem sporo, prawda? Drugą taką, często wykorzystywaną przez kompozytorów techniką, jest aleatoryzm. Nazwa pochodzi od słowa alea, to znaczy kość. Na czym ten aleatoryzm polega? Odpowiedź może być bardzo prosta i krótka. Aleatoryzm polega na zastosowaniu przypadku podczas tworzenia lub wykonywania muzyki. Aleatoryzm, inaczej mówiąc. Technika aleatoryczna albo muzyka aleatoryczna jest pomysłem, który rozwinął się najprężniej w XX wieku. Kompozytorem, który był najbardziej zafascynowany aleatoryzmem, był amerykański twórca John Cage. Wymyślił on bardzo wiele różnych koncepcji, podczas których wykorzystywał procedury losowe wymyślił na przykład, że można skomponować utwór, używając starochińskiej księgi przemian I Ching. Polegało to na tym, że by ustalić wysokość każdej wykorzystanej w utworze nuty, trzeba było aż sześciokrotnie rzucić trzema monetami. Uzyskany wynik odnosił Cage po pierwsze do owej starochińskiej księgi przemian, a po drugie do stworzonej przez siebie wcześniej tabeli, w której znajdował pewne parametry określające poszczególne dźwięki. Te procedurę musiał powtarzać wielokrotnie. Wyobrażacie sobie, jak długo to mogło trwać. To, co powiedziałam przed chwilą, dotyczy komponowania muzyki z użyciem przypadku. Warto przy tej okazji wiedzieć, że choć to pomysł, który rozwinął się silnie w XX wieku, to nie został dopiero w XX wieku stworzony. Otóż na przełomie wieku XVIII i XIX bardzo popularne w Europie były pewne losowe gry muzyczne. Autorem jednej z takich gier był jeden z najwybitniejszych kompozytorów wszechczasów, czyli Wolfgang Amadeusz Mozart. Pod jego nazwiskiem, już po jego śmierci, ukazała się publikacja pod tytułem Musicalisches Würfelspiel, co znaczy po prostu muzyczna gra w kości. Na czym ta gra polegała? A, to była bardzo fajna zabawa. Gra ta polegała na komponowaniu muzyki za pomocą rzutów dwiema kostkami. Każdy wylosowany wynik odsyłał do specjalnej tabeli, w której znajdowały się liczby. Liczby te oznaczały poszczególne numery taktów, które kompozytor wcześniej przygotował. Gotowe takty, z których jak puzle układało się całą 16 taktową kompozycję muzyczną. I wyobraźcie sobie, że ona przy tym wszystkim za każdym razem brzmiała bardzo dobrze. Twórcą, kompozytorem mógł zostać każdy człowiek. Nawet ten, który nie miał zupełnie wiedzy o muzyce, ani zupełnie nie czytał nut. Nie musiał też muzyki umieć grać, bo zagrali ją zaproszeni na wieczór, zaprzyjaźnieni muzycy. Druga forma aleatoryzmu to zastosowanie przypadku podczas wykonania muzyki. Polega to na tym, że kompozytor zamyśla sobie sporo szczegółów albo nawet Wszystkie je określa bardzo dokładnie, ale zostawia wykonawcy pewną swobodę w sposobie realizacji swojego utworu. Na przykład w sposobie ułożenia kolejności poszczególnych części takiego utworu muzycznego. Wszystko, co dziś powiedziałam, to tylko wierzchołek góry lodowej, którą są rozmaite relacje pomiędzy matematyką a muzyką. By poznać je wszystkie, należałoby poświęcić na to naprawdę bardzo dużo czasu. Ale myślę, że warto. Dlaczego? Choćby dlatego, by przekonać się, że muzyka, która jest najbardziej tajemniczą, najbardziej metafizyczną ze sztuk, jest też sztuką bardzo ścisłą.